Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Planet Zoo. Chciałam wam powiedzieć, że słuchajcie moi drodzy, mamy nowe wyzwanie. Musimy sobie wyhodować pandy wielkie. Ja na szczęście je kupiłam i na początku chciałam im zrobić wybieg tam i już praktycznie go miałam zrobionego, ale one lubią śnieżek i lubią zimno, więc stwierdziłam, że przyniosę wybieg tutaj. No i tam właśnie ten wybieg się znajduje, więc jeszcze wam chciałam pokazać, że... Czekajcie, dorobiłam różne wybiegi, w których nie ma na razie zwierząt. Tu zrobiłam taki mały wybieg, nie wiem co kompletnie co tu będzie, może jakieś żółwie dam czy coś. Tutaj zrobiłam taki duży wybieg. Proszę bardzo, nie wiem, kompletnie nie wiem co tutaj będzie na razie. Co to jeszcze? Tutaj jest wybieg kolejny. I tu następny. Tu coś takiego zrobiłam, na razie nie wiem, na razie nie ogarniam. Właśnie tutaj miały być te pandy, ale je przeniosłam. Nie wiem, coś tutaj zostało, co to jest jakiś... Aha, dobra, nieważne. To jest nieważne, to ja to usunę. No i następna sprawa jest taka, że usunęłam całkowicie wybieg sawannowy, bo ogarnęłam już, jak fajnie robić... taki w miarę równy ten teren tutaj, jak widzicie, on jest teraz taki, no prawie że kwadratowy, jeszcze tak dobrze mi to nie wychodzi, ale powiem wam, że teraz to wygląda o wiele lepiej. Wtedy te zwierzęta mi niby ciągle uciekały i tak dalej, a teraz jest wszystko elegancko chyba, myślę, mam nadzieję. Tu już zaczęłam wpuszczać te zwierzaki, nie wiem czy dobrze zrobiłam, bo ja dzisiaj chciałam się zająć tymi pandami, bo tutaj wczoraj zdążyłam tylko im poukładać te rzeczy. Powiem wam, że te rzeczy, te budowle są ze Steama niestety, bo powiem szczerze, że chciałam zrobić ten wybieg jak najszybciej, żeby jakoś fajnie on wyglądał, a za bardzo czasu nie miałam właśnie, żeby go ogarnąć, więc na razie to wygląda właśnie tak. Te nasze pandki są tutaj. Tu mamy samiczkę, proszę bardzo, i samca z tyłu. Genetyka na 50%, czas życia, wielkość, no tak to wygląda właśnie. I tu mamy samca, płodność na 68%, no mają dosyć sporo jeszcze do, kurde co ja robię, do przeżycia, więc mam nadzieję, że jakoś to się uda, to wyzwanie zrobić. Gdzieś tam wyczytałam, że te pandy rodzą tylko jedno maleństwo w ciąży. I ciekawa jestem, ile one w ogóle czasu dorastają. Patrzcie, wąchają się. Ej, one się już starają o potomstwo? Czy mi się, kurde, wydaje? Patrzcie, no co one robią? Jakie miśki fajne. O, synchro. Dobra, teren. Trzeba im tutaj ogarnąć ten teren, bo więcej trawy krótkiej potrzebują nasze misie. Więc ja tutaj zrobię tak i na razie wszystko tutaj pozaznaczam. Wiecie co, jestem trochę... już za dużo tej trawy krótkiej. Jestem trochę zła na to, że wybrałam taki biom, bo jest... No jasna, no jest piasek, jest taka no sawanna, teren suchy i tak dalej, a ja bardziej wolę jak jest właśnie zielono i w ogóle, więc... No niestety, i czasem mi to trochę nie pasuje, jak mamy właśnie te zwierzaki, które lubią żyć w zimnych klimatach. No ale no cóż, no już mamy takie zoo, więc nie będę tego zmieniać. Gleby wy potrzebujecie dosyć sporo, widzę. Tutaj jeszcze można dorobić, tutaj... No i co jeszcze? No i niby jest ok, ale jeszcze bym tej trawy krótkiej trochę dała. Tutaj może z przodu. No i gites. Patrzcie, od razu pełno ludzi przylazło. Ja jeszcze bym musiała tutaj te donate dać i głośnik do nadawania informacji. Proszę bardzo, raz. Może ze dwa dam? A co to jest transport? Aha, gondola. Ja nie wiem, czy ja się będę bawiła tym transportem, bo ja nie ogarnę. Na pewno nie ogarnę tego, mówię wam. Tu jest pociąg jakiś. Chciałam to, ale my mamy tutaj takie zielone, więc trzeba to skopiować.
Proszę bardzo. Dobra, chyba trzy wystarczą tak na środku. Czy to jest na... No, na środku jest ok. Jeszcze trzeba tutaj obiekty i tą tablicę do tych pand dać. Tylko gdzie ona jest? Kosze, ławki ochronne dla gości. Dobra, mamy tutaj ekrany i głośniki. Tu musimy dać o. I tu jeszcze jeden damy. Tylko tu chyba nie ma zasilania. A nie, chyba jest zasilanie, no to super. No to super, panda wielka. I fajnie, bo słuchajcie, jeszcze wam zaraz pokażę. Byłam, słuchajcie, w pierwszych 10% osób, które ukończyły wyzwanie z tymi miśkami. Teraz już wam nie pokażę, bo widać to dopiero, znaczy dopiero, widać to po prostu na tym głównym panelu, jak włączacie grę. To tam klikacie w osiągnięcia i się właśnie takie coś pojawia. No i dostałam, zaraz wam pokażę, dostałam prezenty, nagrody, tak jest. Dostałam geparda złotego słonia w ogóle, nie? I panterę śnieżną również złotą, także fajnie. My tutaj mamy jedną panterę czy dwie? Tutaj jest dziewczynka. Tak, mamy dwie pantery. Ale to jest monogamia. Ja bym chciała zobaczyć, kurde, tam jest jakieś zwierzę odwodnione. Mi się wydaje, że to te sawannowe, tak jest. Dobra, to ja tutaj im bo ja, kurde, niepotrzebnie je wypuściłam, bo wczoraj wieczorem właśnie robiłam wybieg. Czekajcie, szukam. No i nie zdążyłam już dokończyć tego wybiegu niestety, a myślałam, że wiecie, będę grała na pauzie tylko i nie będę tutaj nic robić, tylko kurde, nie widzę tego. O, poidełko jest, poidełko. W ogóle coś mi się zbagowało z tą kwarantanną, słuchajcie, i nie mogłam, czekajcie, może zatrzymam na chwilę. I nie mogłam zwierząt przenieść z powrotem na wybieg i w ogóle już myślałam, co się dzieje, nie? Magazyn zwierząt. Czy ja to dobrze robię? Bawuł afrykański. No to tak zrobimy. No trzeba wszystkie te zwierzaki poprzenosić. Szkoda, że słoni nie mogę dać też na ten duży wybieg. Przecież słonie z żyrafami? Dlaczego by nie mogły żyć? Czy w ogóle ja to dobrze zrobiłam? Bawuł afrykański. Tak, jeszcze gnu. Okej, i guziec, i skocznik antylopi. Dobra. Mam jakieś badania zakończone. Właśnie, czy my w ogóle robimy badania pandowe, czy my nie robimy tych badań? Robimy, dobra, spoko. Co z tymi żyrafami, ja się pytam. Tu jest żyrafa. No i już jedna nam umarła, słuchajcie. Więc musimy jakąś dokupić. Ona w ogóle nam zniknęła tutaj z tego panelu zwierzaków. Co wy walczycie? Przecież wy rodziną jesteście, ludzie. Patrzcie, złoty widłoruk. Czy my go wypuszczamy na wolność, czy go sprzedajemy? Może go spróbujemy sprzedać? Może go spróbujemy sprzedać? Dobra, za 145 spróbuję. Ciekawe, czy się uda. Tutaj coś się dzieje. Pantera. Co się dzieje, pantero? Społeczne. No dobra, ale macie jedzonko. Właśnie, czy ja wam zmieniłam tutaj to jedzenie na lepszy poziom? 110. Dobra, niech będzie już te 110. Obiekt uszkodzony. Wezwij technika. No i generalnie spoko. Ogólnie to oglądałam sobie różne filmiki na YouTubie, jak to tam wygląda wszystko i pomyślałam sobie, żeby trochę poprawić moje zoo. Czyli na przykład tutaj te barierki są tak strasznie krzywo porobione. Te przednie, bo te tylnie tak spoko, bo ja lubię, jak jest taki nierówny wybieg. Ale żeby na przykład było równy odstęp od ścieżki ten wybieg, a nie szedł tak, wiecie, nie? Dobrze by było coś takiego zrobić. Tutaj też widzicie, jest krzywo, więc tak to wygląda. Dobra. Jak tam bawoły nasze społeczne? No to weź chodź tutaj na dół. Ja bym chciała... Patrzcie, oni dają tutaj im żarcie, nie? Trawa... Mniej trawy długiej, więcej gleby. Dobra, trawa krótka. Właśnie, wiecie co jeszcze, nie wiem o co chodzi, ale
Jak przed chwilą widzieliście, była niby noc, nie? I ta noc trwała dosłownie chwilkę. I właśnie nie wiem, o co chodzi. Dlaczego u innych, na przykład jak jest noc, to ona trwa dłużej, a u mnie nie. I czy to zależy od miejsca, w którym mamy właśnie zo, czy co? Dobra, jeszcze trzeba tutaj troszkę wygładzić. I nalejemy wody. O, pięknie. Dobra. Gleby chcecie więcej. Okej, okay, gleba ciężka. No i widzicie, wybieg będzie musiał być zrobiony od początku. Jeszcze nieuniknione, że będę poprawiała tą barierę, bo jak widzicie, ona jest tutaj strasznie krzywo. Ale tak to wygląda. Panda wielka, niski dobrostan. Co się dzieje z tym wybiegiem? A, bo im jest za zimno, za ciepło znaczy. Czekajcie, wybieg. Grzejnik, klimatyzator. Tak, mamy jeden klimatyzator tylko. Dobra, chyba będzie już okej. Misie. I śniegu wam dam trochę, co? Dobra, urozmaicenie. Teren 100. Środowisko, roślinność. Czemu jest roślinność na 0? Bo za mało? Chyba tak. Kurde, trzeba by było coś tutaj im zrobić. Mamy pokrzywy. Może taki ostrokrzyw jakiś gdzieś tutaj walniemy? Nie wiem, tutaj gdzieś z tyłu. W ogóle te dwa drzewa tutaj, co są, to też są nie od nich, ale one jakby nie... za bardzo nie zwracają na to uwagi, więc nie najgorzej. Dobra, tu możemy dać to jeszcze drzewko. Bo te drzewa są fajne. Fajnie się wpasowywują. Misie, gdzie jesteście? Bym chciała zobaczyć, czy wam jest dobrze. O, jak sobie leży pod drzewkiem, misiu. Tu jest dobrze, tutaj ta roślinność, to pokrycie tego terenu jest bardzo, no, zerowe, że tak powiem. Więc trzeba coś tutaj jeszcze dołożyć. Nie wiem, to nie. Może coś z tych drzewek, ale to mi tutaj nie pasuje za bardzo. Właśnie, kurde, ciężko jest im zrobić ten wybieg, powiem wam szczerze. Na razie może zrobię tak, żeby one w ogóle czuły się, wiecie, chociaż trochę okej. A potem jakoś bym to podopieszczała. O, niech mają tak. Tutaj widzę, że strusie już podorastały. 20 lat, 47 i znowu w ciąży. I tu 3,8. Dobra, to tego od razu wypuścimy na wolność. Dada. Za 26 listków, czemu nie? Dobra, trzeba im dać to duże, trwałe schronienie. O, może takie duże, afrykańskie jakieś. Tak, tak, na to czekałam. Na to czekałam. A czy to jest też duże? To jest takie trochę mniejsze. Dobra, to na razie nie będę tego dawać. Ciekawe, czy dzisiaj nam pandzia zajdzie w ciąży. Fajnie by było, naprawdę. W ogóle ta woda jest chyba brudna. Nie, nie jest oczyszczana w ogóle. A je, nie, ona jest na razie czysta jeszcze, no. Gryźlaczek nas spodziewa się potomstwa. Także fajnie, ja czekam na pandę oczywiście. Jak żeby inaczej. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja w ogóle będę robiła z wami ten wyk, bo przecież wy już widzieliście, oglądaliście to wszystko. I co? Brak zasilania. Obiekty. No i bez sensu was zadręczać tym samym cały czas, co nie? No. Nasza pantera śnieżna urodziła właśnie, tylko nie, jestem ciekawa, co to. A, no i nie wiem, czy wam pokazywałam, że obłożyłam to kamieniami, ale miałam oczywiście jeszcze roślinność gdzieś tam powkładać, no i tego nie zrobiłam, bo po co? Bo po co? Gdzieś słyszę tego kota, kurde. Ale go nie widzę. Niestety. Czekajcie, w powiadomieniach ma potomstwo. Ale kurde, gdzie masz to potomstwo? O jest, płynie, zobaczcie, jaki misiu mały. Płynie po jedzonko. Słodziuszek. Jak ty wyglądasz? Genetyka, no słabiutko. A, bo to jest rozmnażanie wsobne chyba, dlatego. One już będą stare niedługo, te nasze koty.
Ten jeszcze trochę pożyje. Patrzcie, jaki maluszek. Ale jakie mają jedzenie fajne, wypasione, zobaczcie, z piórami, jakimiś kostkami. Tu widzę, jakaś wątroba leży. Pychotka, pyszności, naprawdę. Jak tam nasze pandy? Zobaczymy, jak nam nasze pandy. Jak się trzymacie? Pando, zajdź w ciążę, proszę. Proszę. Właśnie, pytanie mam do was, bo nie mogę tego znaleźć, nie mogę ogarnąć. Chciałabym zrzuty ekranu wiedzieć, gdzie one się znajdują, bo no, wiem jak robić, chyba F12 się robi, czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, zapisano zrzut ekranu i ja nie wiem, gdzie one się zapisują. Jak wchodzę w aplikację Steama, to tego nigdzie nie ma, słuchajcie, więc no, jakbyście byli tak mili i mi napisali jak głupiemu, gdzie jak znaleźć te zrzuty, to by było bardzo fajnie, gdyż no, chciałabym na miniaturkę jakieś fajne zdjęcie, nie, mieć. Jak tam? Wam się podoba? Śmieci są obrzydliwe, umieram z pragnienia. No ja tak myślałam, żeby tutaj właśnie postawić jakieś fajne sklepiki. No. Jeszcze wiem, że z zimnych, takich chłodniejszych klimatów jest makak japoński chyba, coś takiego. To też na pewno tutaj się pojawi. Te wilki trzeba koniecznie zrobić. Tutaj tak oddzieliłam, więc tutaj może zrobimy jakieś, może właśnie skupisko dla personelu. Z tej strony może damy te sklepy. A tutaj w tą stronę pójdziemy i zrobimy te wilki i tak dalej, nie? Może tak zrobimy. Czy wy, zwierzaki, jesteście zadowolone? No na razie nic, nikt mi nie ucieka z tego wybiegu, więc bardzo się cieszę. Ale niestety, no, jest krzywy i będę musiała go naprawić. No, dzisiaj taki w sumie troszkę luźniejszy odcinek, powiem wam, no widzicie sami. No bo te pandy i w ogóle, i może ten... No, oglądamy zwierzątka, jak one tam się trzymają i tak dalej. Urozmaicenia macie mało, żywieniowe. Dobra, może im coś tutaj damy. O, karmnik rusztowy, proszę bardzo. Karmnik rusztowy. No to niech będzie sobie tutaj. A i w ogóle, jak wcześniej włożyłam te pandy tutaj, nie? I puściłam tam grę na chwilę, żeby sobie weszły, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda i co one tam potrzebują. To pierwsze, co mi wylazły przez ogrodzenie, jedną przyłapałam, jak tutaj już się wspinała, nie? A druga gdzieś tam daleko już była, nie? Musiałam awaryjnie schwytać i tak to właśnie było. Ja was bardzo przepraszam ogólnie za spam tym Planet Zoo, ale no mówię wam, inaczej nie mogę, przykro mi. W ogóle Simsy odeszły na drugi plan, w ogóle nie mam ochoty grać nawet nimi, nie? Nie, w te Simsy znaczy. Także tak to wygląda. Wcześniej w ogóle zrobiłam im taki wielki wybieg, patrzcie, był taki wielki wybieg, jeszcze tutaj, o, taki był ten wybieg duży, nie? Ale sobie myślę, Boże, te pandy takie małe, gdzie ja się pakuję w te duże wybiegi, w ogóle co ja robię, nie? No i stwierdziłam, że zmniejszę, chyba 3 razy zmniejszałam ten wybieg. No i teraz wygląda on tak. I w sumie lepiej, po co im taki duży? No wiadomo, że zwierzątkom fajnie by było, jakby miały mieć dużo miejsca do biegania. Ale z drugiej strony te pandy przecież tak jakoś nie biegają, one tylko tak się turlają bardziej niż biegają. Ale widzę, że lubią wodę bardzo. W ogóle dziwne jest to, że większość zwierząt tutaj ma, że nie potrzebuje wody, a jak się im tą wodę da, to one korzystają, są szczęśliwe i tak dalej. Dużo śmieci, gdzie są te śmieci niby, co? Gdzie są te śmieci? Znowu pewnie będzie weekend, a ja będę grać, żeby ten, to wyzwanie zrobić. Cieszę się, że tego słonia mam, bo słonie są drogie. Próbowałam już kupować kilka razy te słonie i były naprawdę bardzo drogie. A teraz mamy już jednego słonika i to jeszcze złotego, także super. Tu jeszcze muszę się zastanowić, co dam, ale raczej z tego problemu z tym nie będzie, bo jak ja mam to usunąć, jak mi klawiatura nie działa? O, już... bo tyle jest tych zwierząt, że naprawdę bez problemu dokończę w końcu ten wybieg. Teraz chyba te zwierzaki się czują w porządku,
Żywienie na 60%. No dobra, ale tutaj dozorca sobie chodzi. No i ja nie wiem, słuchajcie, bo tak, jak dawałam wcześniej na wybiegach jedną taką tacę, znaczy dwie w sumie, jak dawałam, no to dozorca mi napełniał tylko jedną. No ale z drugiej strony patrzę, jak tutaj jest tyle tych zwierząt, no to kurde, jak jedna taca na te wszystkie zwierzęta, nie? No wiadomo, że rafy mogą sobie jeść z tego, nie? No to na pewno sobie jedzą. Ale no, cienko to widzę, cienko to widzę. Nie wiem, na razie mi te zwierzęta nie płaczą, więc na razie to chyba zostawię. Tutaj widzę, że ty jesteś bezczynny, więc dobrze by było, jakbyś jakąś może chorobę pobadała. Jeszcze zostało nam tutaj i te dwie. I będzie Gites. Pantera śnieżyński, dobrostan, bezpołeczne. A właśnie, mam jeszcze do was pytanie. Bo jak macie te badania, to można na przykład zrobić takie dodatkowe jakby badanie, nie? I to idzie bardzo, bardzo mega wolno. Mi się tego nie udało jeszcze zrobić. I nie wiem, czy to w ogóle się kiedyś skończy, bo ja to kiedyś robiłam bardzo długo, długo, długo. Ten pasek mi chyba był dotąd albo dotąd i no i tak, nie wiem, nie ruszał się za bardzo, nie? Już i sobie myślę, dobra, w dupie nie będę tego robić już. No i przestałam, ale może komuś się udało dobić do końca, może dostał jakąś nagrodę czy coś. Co to? Piłka do łapania. Może przesunę, bo gdzie w wodzie. No, więc dajcie znać, jeżeli wam się udało. A ja, moi drodzy, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeszcze oczywiście sobie będę grała poza nagraniem, żeby nasze pandy były w ciąży. Pewnie możliwe, że mi się to nie uda, ale naprawdę postaram się. No dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!